Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Liczby x1, x2 są rozwiązaniami równania 2x minus 5, x plus 7 równa się 0. Suma tych miejsc zerowych jest równa. Żeby znaleźć rozwiązania w takiej sytuacji, to my musimy nawiasy przyrównać do 0, czyli przyrównujemy ten nawias do 0 i ten nawias do 0, czyli mamy wyrażenie x odjąć 5 równa się 0, czyli x równa się 5. To jest nasze pierwsze rozwiązanie. No i drugie rozwiązanie, x plus 7 równa się 0, czyli x równa się minus 7, prawda? Bo przerzuciłem na drugą stronę i zmieniłem znak. To jest moje drugie rozwiązanie. No to teraz ile wynosi suma x1 plus x2? Suma x1 plus x2 to się równa 5 dodać minus 7, czyli to się równa 5 dodać minus 7, czyli minus 2. Ta suma wynosi minus 2, czyli odpowiedź B.